Dorota Pietrowicz z pierwszego liceum imienia Rodoleszczyńskiego. Programy typu Endomondo przygotowane, za chwilę wielki bieg dookoła ruszy, ale dzisiaj chyba z trochę mniejszą liczbą uczestników aniżeli w ubiegłym roku. No w zeszłym roku bardzo nam pomogła też pogoda, dzisiaj jest troszeczkę na nie, ale to nas nie zniechęca, są najbardziej wierni i chyba też najbardziej zaangażowani lub też osoby, którym najbardziej jest bliska właśnie ta idea transplantacji, a więc dzielenia się dobrem, które nosimy tak naprawdę w sobie, a które może komuś pomóc. Transplantacja, czyli wypełnianie oświadczenia woli, aby w razie naszej śmierci, jak gdyby ułatwić też decyzję naszej rodzinie, czy można komuś pomóc, można kogoś uratować, czy też nie, warto to wypełnić i nosić przy sobie, bo nie warto być aż tak rozrzutnym człowiekiem, by marnotrawić to, co można komuś dać. Dzisiaj trasa została troszkę zmodyfikowana ze względu na warunki, nie będzie biegu przez las. No, warunki są jakie są, dlatego ta trasa wygląda troszeczkę inaczej, ale mam nadzieję, że też przysporzy i wyzwań, ale również przyjemności uczestniczyć. Musiałak Paweł z tej strony. Panie Pawle, trochę zziejany, no ale po takiej długiej trasie 5-kilometrowej, no to chyba człowiek musi trochę. Tak, tak, musi, ponieważ determinacja i zaangażowanie i oczywiście pomoc charytatywna w tej imprezie daje nam dużo dobrego, a ja wnoszę coś dobrego. Jak się biegło panu dzisiaj? Powiem szczerze, że twardo. Twardo, ale przyjemnie zarazem. Staram się biegać w miarę często, plus minus 30 kilometrów tygodniowo. Tak więc ten dzisiejszy bieg to nie był chyba jakimś takim wielkim wysiłkiem. W jakiś sposób nie, ale trochę zaniedbałem siebie i to właśnie minusowało teraz przy wyniku tego właśnie startu.